takie pytanie, a od kiedy można powiedzieć, że działalność tak właśnie jak Sorosa i Fundacji Helsińskiej spotyka się w Polsce, tak? Bo wiadomo, że Soros się spotykał z Jaruzelskim tak przed odwiedzaniem Jednego Stołu, że to już wtedy jakaś taką działalność zaczynał prowadzić, czy to było jeszcze wcześniej, czy... Wie pan, ja tak bardzo dokładnie działalności Jerzego Sorosa nie śledzę, natomiast powiem tak, on robił takie rzeczy właśnie tutaj w środkowej Europie pod pretekstem wprowadzania tutaj społeczeństwa otwartego, cokolwiek by to miało znaczyć. Po prostu za tanie pieniądze budował sobie wywiadownie gospodarcze i nie tylko gospodarcze. Taką, na przykład Fundacja Batorego to jest czymś takim. Przynajmniej kiedyś pełniła taką funkcję, co teraz robi, to przypuszczam, że to samo. Jak byłem naczelnym redaktorem Najwyższego Czasu, to nie wiem, czy teraz nadal taki jest obyczaj, Fundacja Batorego rozsyłała okólnym pismem, między innymi ja to dostawałem, takie, no jak gdyby sprawozdanie finansowe, kto ile dostał i za co od nich pieniędzy. To był znakomity przewodnik polityczny po polskiej scenie. Od razu można było się zorientować, kto czym dyszy, dlaczego ćwierka z tego klucza. No dostał to ćwierka, prawda? Jasne, bo inaczej nie dostanie. Stąd myślę, że to jest na tej zasadzie. W Rosji było inaczej. Warto pamiętać, że Putin to była taka kreatura tych oligarchów żydowskich, Gusińskiego, Berezowskiego i Chodorkowskiego. Tylko on ich przechytrzył. Rzeczywiście zimny czekista. On ich przechytrzył, bo oni, jak Jelcyn już mu się tam lasowało od wódki w głowie, no to już oni sami uznali, że trzeba jakąś podmiankę zrobić i wysunęli Putina na wezyra. W nadziei, że on tak będzie właśnie, to tak będzie przy nim tak jak przy Jelcynie. Bo on sprawiał wrażenie, przynajmniej na ich użytek, takiego przygłupa. Ale to ruski, ten taki jak w tych blinach rosyjskich, że to taki niby parobek, przygłup, ale on tam swoje wie. No i był w Moskwie, była w Moskwie Fundacja Sorosa. Dokładnie taką samą, bo warto, skąd się oligarchowie wzięli, ci żydowscy w Rosji? Przez Borys Abramowicz Berezowski, nieboszczyk. On był wykładowcą akademickim. Wykładowca akademicki za komuny zarabiał równowartość 30 dolarów miesięcznie. No i nagle ten, za przeproszeniem, gołodupiec kupuje pola naftowe za miliony dolarów. No skąd ma? Przecież nie własne, to jasne, że nie własne. Filantropa. Sorosa forsa była. No i temu służył, temu służyła jako wywiadownia gospodarcza, urabiała opinię publiczną i tak dalej, dziennikarze płatnym językiem Tryumf Jugosławią, prawda, więc to tak jak to Boj Zeleński pisał, że literaturę dźwiga się w górę, goły poeta dostał kotleta, piszą chłopczyki panegiryki, prawda, i tak dalej, no to robią tak. I Putin jak został tym wezyrem, to bardzo delikatnie działał. Co pewien czas podsyłał do tej fundacji agenta. Jak już tam nie było ani jednego normalnego człowieka, tylko sami agenci, to pewnej nocy nieznani sprawcy skradli twarde dyski komputerów i następnego ranka całe otwarte społeczeństwo leżało przed Putinem na biurku. No i wtedy się zaczęły dopiero harce. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, że właśnie w tym okresie, jakie państwo było największym inwestorem zagranicznym w Rosji? Cypr. Cypr. Bo ci tam sobie się tam poprzenosili, ci wszyscy tam się nakradli. No bo to blisko wszędzie i klimat taki jakiś łagodny i w ogóle dobrze jest. I tam ich odwiedzili oficerowie, a jak się ma lufę pistoletu w ustach, to trzeba mówić krótko i tak treściwie, bo to nie ma czasu na jakieś takie tam opowieści, anegdotki, prawda? No i takim, ile ukradłeś? A no tyle i tyle. Aha, no to tyle możesz sobie zostawić tutaj, żyj, ale reszta ma wrócić, bo jak nie, to znaleźliśmy ciebie tutaj w wannie. Wszędzie cię znajdziemy, nawet nie myśl o tym, że się schowasz, nie schowasz się. No i tak, to oni zrozumieli, że to nie są żarty. I jak przedtem
nie było za co wypłacać emerytur, to nagle się okazało, że wszystko jest. No i oczywiście, jak się Borys Abramowicz i Gusiński zorientowali, że tu przebiegły czekista zimny, ich tak tu podszedł, no to zaczęli mu pyskować, no, ale długo nie pyskowali, czmychnęli za granicę. No, trzeba życie ratować, bo to wiadomo, że nie. No i Bierezowski próbował pyskować z Anglii, ale taki minister spraw zagranicznych angielski, Jack Straw, mu powiedział, panie, jeszcze jedno słowo i zostanie pan uznany za uciążliwego cudzoziemca, no to wtedy będzie pan miał dopiero zgryzotę. Gdzie tu się udać, prawda? No i on zrozumiał, że to nie przelewki, że to... I tak, no i Soros, kiedy Chodorkowski został aresztowany, to Soros się interweniował u prezydenta Busha, żeby prezydent Bush interweniował u Putina i żeby Sorosa wydobyć tam z turmy. A liczył na to, bo Soros załatwił przysługę, wyświadczył Bushowi młodemu. Otóż, jak się mówiło przed wojną w sferach kupieckich, prezydent, późniejszy prezydent Jerzy Bush, młodszy, miał taką firmę naftową. No i jak to się mówiło w sferach kupieckich, szedł bankrutować. I Soros go, że tak powiem, wydobył z opresji, nawet mu dał posadę za 100 tysięcy dolarów, tak na papierosy, żeby miał. No i stąd uważał, że Bush ma dług wdzięczności wobec niego, ale z kolei tamten uważał inaczej, bo prezydent Bush, ale ojciec, ostrzegł Sorosa o operacji Pustynna Burza i Sorosowi się udało korzystnie sprzedać szyby naftowe, te, które potem Saddam Hussein podpalił. No i dlatego Bushowie uważali, że już są kwita, prawda? No i kiedy Soros przyszedł do prezydenta Busha młodszego z takim, że tu Chodorkowski, że tu tam, to tam, no to ten miał oświadczyć podobno, że nie będzie narażał stosunków z Putinem dla jakiegoś grandziarza. Więc Sorosowi nawet podobno mowę odjęło z oburzenia na pewien czas, a jak wróciła mu mowa, to wyłożył chyba ze 20 milionów dolarów na to, żeby Busha rozsmarować na podłodze. Powstały takie filmy za to, jak Fahrenheit 101 i tak, no tam Bush wychodzi na przykłupa totalnego. No i Bush zrozumiał, że trochę za ostro chyba Sorosa potraktował, że jednak to nie ma co tej wojny kontynuować. No i akurat się nadarzyła okazja, rewolucja róż w Gruzji. Jak Państwo pamiętacie, polegała ona na tym, że grupa mężczyzn w skórzanych czarnych marynarkach z jednymi drzwiami wyprowadzała Edwarda Szewardnadze, prezydenta, a druga grupa mężczyzn w czarnych marynarkach, od razu widać z której to formacji, prawda, to służba, ale wszystko, rozbiła kilka butelek wody Bożomi i wzniosła parę okrzyków i tak się dokonała rewolucja róż na Ukrainie. Następnego dnia, proszę, w Gruzji, tak. Następnego dnia na lotnisku w Tbilisi wylądował czarterowy samolot z Londynu, na którym pod zmienionym nazwą paszportem przyjechał Borys Abramowicz Bierezowski w towarzystwie biznesmena gruzińskiego, który tam w Londynie rezyduje, no żeby zobaczyć, co ta Gruzja, co tam z niej można tam wyciągnąć. Nie co potrzebuje, tylko co można z niej wyciągnąć. Nie potrzebuje. Tak, co ma w nazbyciu, prawda? No i to no, otarcie łez po utracie rosyjskich alimentów, no to było coś, ale za mało. I dopiero pomarańczowa rewolucja, to było dopiero, to było mięcho, prawda, prawdziwe. No ale to trzeba było ten system oligarchiczny utrzymać, bo inaczej no jak. Także ci majdaniarze, którzy to protestują, to tak, no trochę są, to ich szkoda, bo oni tak, jedną ręką biorą pieniądze od tego grandziarza, no i muszą mu służyć, ale protestują przeciwko skutkom tego, co sami robią. Więc to po prostu, no, żal mi ich, no ale
i co zrobić. Natomiast w Polsce oczywiście, bo tu padło to pytanie, żadnych nie będzie tych, bo przecież no, na Majdanie mało się nie pozabijali, nawet się pozabijali, prawda? Dlaczego? Ano bo prezydent Janukowicz wprowadził zaostrzenie przepisów o zgromadzeniach. Toż przecież prezydent Komorowski takie same przepisy wprowadził 2 lata temu i jakoś nikt nie pyskuje. Tak, że nie wolno zasłaniać twarzy. Oto były te boksy tam na Majdanie. Przecież 10 stycznia została uchwalona ustawa o bratniej pomocy. Na Majdanie chyba, nie wiem, bombę atomową by zdetonowali, a u nas nic, cisza. Nikt się nawet nie zająknie. Pan Zagłoba mówił, że naród nasz jest spolegliwy. No spolegliwy, dlatego mówię o zobojętnieniu na sprawy publiczne, bo jeżeli się wprowadza psychuszki, Lex Trynkiewicz, jeżeli się wprowadza bratnią pomoc legalizuje, no to to, jeżeli się wprowadza przepisy, nowelizuje prezydent Komorowski z inicjatywy przepisy o stanach nadzwyczajnych, przecież to są przygotowania do tego, żeby się z nami w razie czego rozprawić. I nikt jakoś tak, jakby to jego nie dotyczyło. No to nie wiem, na jakiej zasadzie liczy, że się uchroni przed tym, akurat on, prawda? No nie, to po prostu dla mnie niepojęte. I jakoś no, nikogo to nie obchodzi. Więc u nas nie ma sytuacji rewolucyjnej, mówiąc krótko. Nie wszystko, co Lenin mówił, to było takie głupie. Otóż Lenin powiadał, że sytuacja rewolucyjna kiedy jest? Ano, 3 warunki. Po pierwsze, kiedy są obiektywne powody do masowego niezadowolenia. No to są. Po drugie, jeśli to niezadowolenie się objawia właśnie w skali masowej. Ale 3 warunek, i tu wszystkie muszą jednocześnie wystąpić. Jest jeszcze jakieś państwo dostatecznie wpływowe, które jest zainteresowane dokonaniem przewrotu w tym państwie. To wtedy jest sytuacja rewolucyjna. Jak nie ma żadnego państwa, które by było zainteresowane, to nie ma sytuacji rewolucyjnej. I u nas nie ma. Wszyscy, jak to Rosjanie mówią, wszystkim dowolny. Wszyscy ze wszystkiego zadowoleni. Ale czy nie jest to trochę jak gotowaniem żaby, że żaby jest, tak. I to właśnie to jest najlepsza metoda. To jest najlepsza metoda, bo Mikołaj Machiavelli, klasyk myśli politycznej, mówił w Księciu, pisał właściwie w Księciu, że okrucieństwo i terror należy stosować rozsądnie i tylko w miarę potrzeby. Lepiej działać łagodnymi środkami, bez przerywania snu. Więc tak, ponieważ ta taktyka bez przerywania snu jest skuteczniejsza, nie wywołuje żadnych protestów. Przeciwnie, nawet bardzo wielu ludzi w Polsce uważa, że no, to właśnie tak powinno być.